Ja zawsze się czułam częścią natury i obserwuję ją na krańcach świata, ale i w Polsce. I mam takie poczucie, że po pierwsze ode mnie zależy, od każdego z nas tak naprawdę zależy, jaka ta natura będzie w przyszłości. A po drugie, nie wyobrażam sobie inaczej, bo planeta Ziemia to jest jedyny dom, jaki mamy i nie możemy go zmienić. Więc to, że nie dbamy o swój własny dom, jest dla mnie po prostu zjawiskiem smutnym i chciałabym to zmienić, chciałabym na to wpływać. Dbam o naturę nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla mojej córki, dla kolejnych pokoleń. Bardzo bym chciała, żeby ona tę naturę, przyrodę, zwierzęta, żeby to wszystko mogła przeżywać, mogła tego doświadczać na własnej skórze, żeby widziała to na własne oczy. Ale ponieważ dzisiaj mówimy o wodzie, bardzo bym chciała, żeby te zasoby wody pitnej w Polsce były na poziomie takim, który sprawi, że moja córka i kolejne pokolenia w ogóle będą miały co pić. A brzmi to trochę jak jakaś katastroficzna wizja, natomiast to jest niezwykłe. No, mnie to rzeczywiście porusza, że zasoby wody pitnej w Polsce są 3 razy mniejsze niż średnia europejska. Do tej pory myśląc o tym, że gdzieś brakuje wody, tak myślimy o Afryce, ale nie, to dotyczy już nas, to dotyczy również Polski.